jak doszło do wybuchu? Otóż doszło do wybuchu w wyniku eksperymentu, który chciano przeprowadzić tam, a ten eksperyment zapoczątkowała krótka awaria układu zasilania w Kurskiej elektrowni jądrowej, gdzie okazało się, że system zasilania pomp wodnych, że on zawiódł, energia elektryczna nie była dostarczona. I wówczas trzeba było włączyć awaryjny system zasilania. Otóż włączenie takiego awaryjnego zasilania jest możliwe, jest przewidziane zawsze, z tym, że żeby uruchomić w pełni, potrzeba pewnego czasu, około minuty. W związku z tym pomyślano, że być może tak można przekonstruować turbogeneratory, aby pracując na biegu jałowym, one zapewniły odpowiednią energię elektryczną, która z kolei by zasilała potrzebne nam tutaj pompy. Ten pomysł doprowadził do koncepcji, żeby przeprowadzić eksperyment. Był dobry czas, dlatego że planowane było wyłączenie jednego z bloków, bloku czwartego, i przeprowadzenie remontu, więc czas na wykonanie tego eksperymentu był dobry. Natomiast sam eksperyment zakładał, że 4 godziny reaktor będzie pracował ze znacznie obniżonym poziomem bezpieczeństwa, jako że ten awaryjny system chłodzenia będzie wyłączony. Więc już tutaj było w samo doświadczenie było wbudowane pewne ryzyko. A sam efekt doświadczenia, ten pozytywny, był bardzo ważny, ponieważ zbliżał się 1 maja, a 1 maja to był zawsze okres podejmowania różnego rodzaju zobowiązań bardzo spektakularnych. No i 25 kwietnia 1986 roku o 1 w nocy przystąpiono do eksperymentu, zaczęto obniżać moc reaktora. O godzinie 3:47 obniżono moc do połowy mocy znamionowej, a około godziny 1 w południe, czyli 12 godzin od momentu rozpoczęcia obniżania mocy, zredukowano moc reaktora do poziomu wyznaczonego przez jego potrzeby własne. O godzinie 14 wyłączono system awaryjnego chłodzenia reaktora. W tym momencie dyspozytor w Kijowskim Okręgu Energetycznym przerwał eksperyment i dał pozwolenie na jego kontynuowanie dopiero o godzinie 23, a zatem reaktor pracował nie 4 godziny już z obniżonym poziomem bezpieczeństwa, a pracował 9. O 24 przyszła kolejna zmiana i spotkała się z reaktorem, który już pracował na obniżonej mocy do 700 MW, więc stosunkowo niewysokiej. Zmiana, która przyszła, chyba do końca nawet nie była zaznajomiona z wieloma szczegółami eksperymentu, ale kontynuowała go, obniżając moc dalej do 500 MW. No i w tym momencie zmieniła ze względów już czysto technicznych sposób sterowania. To było możliwe i ta decyzja miała swój sens, ale ponieważ już reaktor pracował na stosunkowo niewielkiej mocy, pojawiły się niestabilności i nagle moc spadła do 30 MW. To był moment, w którym należało przerwać eksperyment. No ale zbliżał się 1 maja, no i trzeba było mieć sukces. W związku z tym, żeby nie opóźniać realizacji eksperymentu, załoga co zrobiła? Podniosła pręty bezpieczeństwa do góry, żeby zwiększyć moc. I w rezultacie pozostawiła wewnątrz rdzenia tylko 18 prętów tych bezpieczeństwa z 30, które być powinny. Ten manewr pozwolił na podniesienie mocy, na ustabilizowanie pracy reaktora na mocy 200 MW, ale na bardzo krótko, bo już o 1:22 nastąpił kolejny drastyczny spadek reaktywności reaktora. W tym momencie jeszcze można było przerwać eksperyment, ale rozpoczęto test, czyli zamknięto zawory turbin. Moc reaktora zaczęła rosnąć w sposób niekontrolowany. Chciano opuścić pręty bezpieczeństwa w dół. To się nie udało, one się zakleszczyły. Bardzo szybko moc w ciągu 3 sekund podskoczyła do 530 MW i wkrótce potem o godzinie 1:24 nastąpił wybuch, a właściwie 2 wybuchy. Dlaczego one nastąpiły? No z bardzo prostej przyczyny. Temperatura podskoczyła
tak wysoko, tyle ciepła się wydzieliło, że rozszczelniły się koszulki cyrkonowe, wlała się woda do rdzenia reaktora, nastąpił cały szereg reakcji egzotermicznych, nastąpił wybuch pary wodnej, nastąpił wreszcie wybuch wodoru połączonego z tlenem. Także były w rezultacie dwa po sobie następujące wybuchy. Część budynku uległa zniszczeniu, część reaktora uległa zniszczeniu. Dwumegatonowa płyta reaktora została odsunięta, dała możliwość dostępu powietrza do środka. W rezultacie powstało około 30 ognisk pożaru. Natychmiastowym skutkiem tych wybuchów było wydostanie się do atmosfery około 8 ze 140 ton paliwa i elementów zawierających pluton i inne promieniotwórcze pierwiastki. Dodatkowo do atmosfery w szczególności dostały się pary cezu i jodu, dwa pierwiastki bardzo istotne, jeden ze względu na swoją długożyciowość, drugi ze względu na łatwość wchłaniania się jodu w tarczyce ludzi. Pożary zaczęto gasić i o 5 udało się ugasić pożary wielkim poświęceniem ludzi. No niemniej jednak w dalszym ciągu wewnątrz reaktora tam zachodziły reakcje egzotermiczne, tam była bardzo wysoka temperatura, stamtąd wydobywały się pierwiastki promieniotwórcze, materiały promieniotwórcze, w związku z tym trzeba było to jak najszybciej czymś przykryć, w związku z tym zrzucono na reaktor do 30 kwietnia ponad 1000 ton materiałów, no i w ten sposób zablokowano wydostawanie się materiałów promieniotwórczych z tego, co pozostało po reaktorze. 6 maja 1986 roku, a zatem mniej więcej w 10 dni po awarii, już emisja materiałów promieniotwórczych do atmosfery samoczynnie spadła i można było patrzeć na to, jakie łączne są skutki całego wybuchu. Blok czwarty po wybuchu wyglądał tak jak na tym zdjęciu, całkowicie zniszczony. Chciałbym teraz wrócić do tego, jaki to był rodzaj wybuchu, ponieważ bardzo często mylimy wybuch jądrowy z wybuchem reaktora. Ten wybuch reaktora, z którym mieliśmy do czynienia, był typowym wybuchem chemicznym, który może się zdarzyć w każdej fabryce, gdzie mamy parę wodną, czy mamy możliwość zagotowania wody. Otóż wybuch jądrowy, którego zdjęcie przedstawiam tutaj, wybuch w Hiroshimie, ma pewne swoje cechy i można się zastanawiać, czy rzeczywiście te cechy w wypadku wybuchu reaktora w Czarnobylu, czy one wystąpiły. Kiedy dochodzi do wybuchu jądrowego? Przede wszystkim istotą bomby jądrowej czy bomby atomowej jest to, że maksymalnie duża energia musi się wydzielić w jak najkrótszym czasie. W związku z tym bomba atomowa jest zrobiona z uranu, ale niemal wyłącznie uranu-235 albo plutonu-239. Przypominam, że tego uranu-235 w typowym elemencie paliwowym reaktora to jest 2-3%. A tutaj chodzi o to, że cały uran ma być tym jednym izotopem, no, czy powiedzmy 90 kilka procent. W takiej sytuacji, gdy mamy zgromadzone tak wiele materiału rozszczepialnego, następuje gwałtowna reakcja łańcuchowa, która rozwijając się, ja tutaj to pominę, produkuje znany Państwu z różnych filmów tak zwany grzyb atomowy. I tutaj prawe zdjęcie pokazuje, jak ten grzyb rozwija się w czasie. Tutaj ostatnie zdjęcie, to najbardziej z prawej strony, oznacza 4 sekundy po wybuchu. Zasadnicze cechy wybuchu jądrowego to przede wszystkim otoczenie zostaje podgrzane do temperatury rzędu kilkudziesięciu milionów stopni i pojawiają się ogromne ciśnienia rzędu milionów atmosfer. Pojawia się promieniowanie rentgenowskie i to się dzieje dzięki między innymi silnemu ogrzaniu mas powietrza. Następnie pojawia się kula ogniowa, która unosi się w górę i rozprzestrzenia się. Widać ten charakterystyczny grzyb atomowy, znany nam z różnego rodzaju filmów i zdjęć. Ta materia w kuli ognistej jest w stanie gazowym. Do wnętrza kuli zostaje zasysany z dołu materiały
a jednocześnie wewnątrz tej kuli następuje dodatkowa jonizacja powietrza. Pod wpływem grawitacji pył promieniotwórczy osiada z czasem na Ziemi. Przestrzeń, na której to się dzieje, zależy oczywiście od specyfiki wybuchu, od tego, jak była wielka ta bomba, ale dla przykładu bomba 18-tonowa, którą zdetonowano na atolu Bikini, spowodowała skażenie 18 tysięcy kilometrów kwadratowych terenu. To, co pojawia się i kula ogniowa niewątpliwie z tym się wiąże, to jest promieniowanie cieplne. To promieniowanie cieplne jako konsekwencja wybuchu jądrowego unosi tak naprawdę 35-45% całkowitej energii. Pojawia się promieniowanie najpierw podczerwone, czyli to, które powoduje, że jest palenie na drodze tego, co się daje spalić. Pojawia się potem promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie widzialne, promieniowanie ultrafioletowe, a to światło podczerwone, o którym wspomniałem, powoduje w wypadku ludzi oparzenia skóry. I tutaj proszę zwrócić uwagę na zdjęcie. Na zdjęciu plecu widać plecy Japonki, na których odznaczył się wzór na kimonie i oczywiście skóra była bardzo silnie poparzona. Kolejny efekt wybuchu to jest pojawienie się pierwotnego promieniowania jądrowego, głównie promieniowania gamma i neutronów, ale to nie jest jedyne promieniowanie, gdyż pojawia się również dodatkowe promieniowanie alfa, beta i gamma, powstające w wyniku już aktywacji różnego rodzaju produktów, które znajdą się wewnątrz chmury, wewnątrz tego grzyba atomowego. Jak silne jest promieniowanie z punktu widzenia możliwych skutków, można ocenić, że w wypadku detonacji tej jednomegatonowej bomby ludzie, którzy są schronieni za 60-centymetrowym betonem w odległości ponad 1,5 kilometra, 1,6, mniej więcej połowa tych ludzi jest narażona na skutki promieniowania. No i wreszcie ostatni charakterystyczny element wybuchu jądrowego to jest pojawienie się impulsu elektromagnetycznego, gdyż gwałtowna jonizacja powietrza powoduje powstanie wielu ładunków elektrycznych w otoczeniu i w związku z tym powstaje zakłócenie radarów, radia, czyli innym słowem zakłócenie komunikacji. Wybuchu reaktora, o którym miałem okazję powiedzieć, nie mamy ani grzyba atomowego, ani kuli ognistej, ani takiego impulsu elektromagnetycznego. Tych cech nie ma po prostu dlatego, że natura tego wybuchu jest zupełnie inna i rzeczywiście na przyszłość ci, którzy mają chęć czasami mówić, że to był wybuch jądrowy, warto byłoby, żeby sobie uświadomili, że również skutki wybuchu reaktora powinny być inne, bo cała jego fizyka jest też inna. I jako przykład końcowy w tej pierwszej części wykładu chcę podać skład izotopowy, który pojawia się w wyniku wybuchów. Tutaj mamy w tabeli pokazane niektóre tylko izotopy pojawiające się skutkiem wybuchów jądrowych podczas testów, które były prowadzone w latach 60. oraz te, które się pojawiały w wyniku wybuchu reaktora w Czarnobylu. I na przykład widać w trzeciej kolumnie tej tabeli, że tryt, węgiel 14, mangan, który wyraźnie był widoczny jako skutek wybuchu bomb atomowych, w wypadku Czarnobyla nie był rejestrowany. Natomiast inne izotopy, jak stront, cyrkon, jod czy ces, są tu i tu, ale w różnych proporcjach. W szczególności w wybuchu reaktora takim dobrym indykatorem, że to chodzi o reaktor, jest pojawienie się izotopu cezu 134, nie 137 tego długożyciowego, ale 134, który jest trochę krócej życiowy, ma tylko 2 lata połowiczny, okres połowicznego zaniku, ale jego istnienie jest dosyć typowe dla wybuchu reaktora i między innymi właśnie dzięki możliwości przeanalizowania składu izotopowego opadu promieniotwórczego możemy dowiedzieć się, co mogło być jego przyczyną.